Dzień dobry, kochani. Dzisiaj troszeczkę inaczej, nie będziemy ćwiczyć, tylko ja mam dla Was taki temat. Będziemy mówić o odżywianiu, o diecie ludzi w wieku plus 60. Postanowiłam zrobić to nagranie, dlatego że z racji mojego zawodu jestem nie tylko trenerem, tak jak wiecie, i instruktorem, który Was męczy, i chcę, żebyście byli w jak najlepszej formie fizycznej, ale jestem również health coachem, czyli taką osobą, która pomaga innym w osiągnięciu ich celów dotyczących zdrowia, odżywiania, ale właśnie ćwiczeń fizycznych, wszystko to, co jest związane ze stylem życia. Tym się zajmuję, ale również jako dietetyk układam diety, czy pomagam ludziom w tym, co mają jeść, co powinni jeść, czego nie powinni jeść i tak dalej, i tak dalej. No więc pierwsza taka rzecz jest z racji tego, że mamy taki czas teraz, a nie inny, czyli bardzo wiele, bardzo dużo godzin spędzamy w domu, to jest raz. Dwa, wiele osób spośród Was, i ja wiem o tym doskonale, jestem tego świadoma, z racji bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne, nie wychodzi z domu, tylko ma dostarczane posiłki kilka razy w tygodniu, więc tak jakby też ograniczone jest to robienie zakupów i tego, co jemy, jak jemy i tak dalej. I to bardzo dobrze, dlatego że te posiłki są zbilansowane, czyli są tak przygotowane, żeby wszystkie składniki odżywcze, które Wam są potrzebne w tym wieku, są tam zawarte w takich proporcjach, w jakich powinny być i specjalnie dla Was, pod Was są one robione. Natomiast słowo klucz, jedzenie, tak? Wszyscy znają się na żywieniu. To jest tak, jak wszyscy znają się na piłce nożnej, tak samo wszyscy znają się na jedzeniu, bo to jest coś, co robimy cały czas, coś, co jest dla nas takie oczywiste. No niestety tak nie jest. Ja nie będę udawać, że świetnie znam się na żywieniu, bo moim zdaniem nikt tak naprawdę się nie zna. Bo to jest jedyna taka dziedzina tak naprawdę, możemy powiedzieć, że to dziedzina nauki, dlatego że przecież i studiujemy to, i szukamy nowych faktów, i nowych składników, nowych minerałów, nowych witamin, które będą działać w synergii ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jedyna taka dziedzina nauki, której, jeśli ja powiem, że picie mleka, o, to jest taki dobry przykład, że picie mleka jest dla mnie dobre, a ktoś powie, picie mleka nie jest dla mnie dobre, to oboje będziemy mieli rację. I to jest niesamowite. Nie, dlatego, że najważniejsze to jest to, co nam szkodzi, a co nam nie szkodzi. I nie można mówić ludziom, nie powinniśmy mówić ludziom, że nie powinni jeść czegoś, czy coś powinni jeść, czy mają coś jeść, czy po prostu takie... W tej dziedzinie, jeśli chodzi o odżywianie, nic nie jest biało-czarne. Jeżeli ja nie mogę jeść produktów mlecznych, to wcale nie znaczy, że osoba, która jest obok mnie, też ich nie powinna jeść. Tak naprawdę powinniśmy słuchać siebie i swojego organizmu. I to, jak się czujemy po spożyciu i zjedzeniu czegoś w danym momencie. To, czy dostaniemy alergii, czy mamy nietolerancję pokarmową. Widzicie? No, jesteśmy w parku. Rzeczy się dzieją. Czy tak naprawdę zabiera do 72 godzin. Czyli jeżeli taki przykład. Zjedliśmy coś, czujemy się po tym świetnie, ale na przykład na drugi dzień rano budzimy się i nagle dostajemy wysypki na rękach, prawda? Może być to związane, ale nie musi być to związane z tym, co jedliśmy 2 dni wcześniej, 3 dni wcześniej, dlatego że taki okres inkubacji, w cudzysłowie, trwa do 72 godzin. Także miejcie to na uwadze.
I co jest ważne, i co ja uważam, że jest ważne, to jest słuchanie siebie. I nie to, co jemy, tylko to, czego nie jemy. Czyli wykluczenie czegoś jest zdecydowanie dla nas lepsze niż dodanie czegoś nowego. Przykład. Od dzisiaj zaczynam jeść więcej zielonych warzyw i więcej czerwonych owoców. I to będzie dla mnie dobre, bo to jest dużo witamin, minerałów, dużo błonnika, który jest świetny dla naszych jelit. I to będzie dla nas super, tak? A równocześnie piję napoje gazowane i jem chipsy, czy 3 razy w tygodniu chodzę do McDonalda. To jest taki przykład, prawda? Nie. Co będzie dla nas lepsze? Będzie lepsze, jeśli my sobie darujemy tego McDonalda, picie napojów gazowanych, ok? Niż dodanie tak naprawdę zielonych warzyw i czerwonych owoców. Czyli to, co usuniemy z naszej diety, a co nie jest dla nas dobre, jest lepsze niż to, co do niej dodamy. Ok? Dlatego, tak jak powiedziałam, kochani, dostajecie jedzenie, które jest wam dowożone i które jest zbilansowane. I ono jest dla was dobre, dlatego że ono jest świeżo przygotowane i tak dalej. To nie jest coś, co leżało na półce przez rok czasu. To nie jest coś, co jest konserwowane, co ma mnóstwo dodatków, co ma barwniki, konserwanty i tak dalej, i tak dalej. To jest ok. Natomiast pozostaje kwestia śniadań, pozostaje kwestia snacków, pozostaje kwestia kolacji, napojów, więc tak jak mówię, nie jest ważne to, oczywiście to jest ważne, to jest bardzo ważne to, co dodajecie do waszej diety, ale ważniejsze jest to, co wy z waszej diety usuniecie, jeżeli jecie, ja absolutnie nie zakładam, kochani, że jecie tak strasznie źle i w ogóle, tylko to, co jest po prostu, to, co usuniecie, jest ważniejsze niż to, co dodacie. Ok? Lepiej usunąć coś, co jest dla was szkodliwe, niż dodać to, co jest dla was dobre, zostawiając to, co jest dla was szkodliwe. Brzmi jak brzmi, ale naprawdę, to właśnie o to chodzi. Także ja mówię, nieważne i nie chodzi o to, żeby ludziom mówić to, co mają jeść, jak mają jeść, macie słuchać siebie. To jest najważniejsze. Ja czekam na jakieś wasze pytania, komentarze, bo tak naprawdę możemy zrobić sobie nagrania i możemy mówić o wszystkim, o czym tylko chcecie, związanego z żywieniem i z tym, co jest dla was dobre, co jest dla was niedobre. Pamiętajcie, że podejście takie indywidualne do każdej osoby jest najważniejsze. I tak jak powiedziałam, jedna rzecz, która mi może szkodzić, dla was może być świetna. Albo w drugą stronę. Coś, co dla was nie jest dobre, dla mnie będzie działało fantastycznie. Także słuchanie siebie, organizmu, to jak się czujecie, to jak wasz organizm reaguje, to jak wasz żołądek reaguje, to jak się czujecie po, to jest bardzo ważne. Jest mnóstwo rzeczy, które można delikatnie zmienić w swojej diecie. Wcale nie trzeba, to nie musi być takie poświęcenie, że musicie wszystko kompletnie zmienić, żeby się lepiej poczuć. Nie, bardzo często robimy bardzo małe, delikatne błędy, które bardzo łatwo można naprawić. Także ja czekam na wasze pytania, na wasze komentarze związane z jedzeniem, z odżywianiem, z tym, z piciem, czy pić do posiłku, czy nie pić do posiłku, kiedy pić, jak pić, co pić i tak dalej. Nie pić do posiłku, ok? Nie pijemy do posiłku, nie pijemy, rozrzedzamy soki żołądkowe, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby proces trawienia przebiegał niezaburzony, więc to jest bardzo ważne, ale dajcie znać. Jeśli macie pytania, jeśli macie jakieś wątpliwości, jeśli chcecie o czymś się dowiedzieć, to po prostu czekam anonimowo, macie mój numer telefonu, możecie pod tym, o czym teraz mówię, napisać. Jestem bardzo ciekawa tego, dobrze? Także serdecznie zapraszam do naszej dyskusji, jeśli macie taką potrzebę i chęć. Buziaki, pozdrawiam.